Szczęść Boże, coś wam powiem. Dzisiejszy fragment Ewangelii pojawia się w ostatnim czasie kolejny raz. Dzisiaj przy okazji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. I zapewne ten fragment pojawia się po to, żeby coś ważnego nam przekazać. Tym samym udacznia się, że słowo za każdym razem odkrywa przed nami coś nowego. Potrzebujemy rozszerzyć kontekst tej Ewangelii, tej rozmowy Jezusa z uczniami i pytania, za kogo go uważają. Warto się dzisiaj skupić na Piotrze i jego roli, jaką odegrał w tym momencie. Bo przecież nie bez powodu Jezus wybrał go spośród innych i dał mu zadanie, jakiego nie dał nikomu więcej. W Piotrze dostrzegamy wielką słabość, która wynika z takiej naszej natury ludzkiej. Kiedy więcej mówimy niż robimy. Bóg więc pragnie dokonać jednej szczególnej zmiany w osobie następcy Chrystusa. Pragnie jego nawrócenia. Kiedy prześledzimy historię Piotra, zobaczymy jego pewność siebie. On wiedział swoje, a Jezusa nie zawsze słuchał. Miał swoje ideały i składał wielkie deklaracje. Miewał wahania nastrojów. Raz widział w Jezusie Mesjasza, innym razem upominał go, żeby odrzucił pójście na śmierć. Deklarował, że może iść za Jezusem na śmierć. A chwilę później trzykrotnie mówił, że nie zna go. Z jednej strony chce być twardy jak skała, a w głębi siebie czuje, że nie jest godny takiej funkcji. Wszystkiemu winne są emocje, które nami targają. Chciał być blisko mistrza, a po pojmaniu Jezusa idzie gdzieś tam z daleka. Zwyczajnie nie widzi w sobie tego, co dostrzegał w nim Jezus. Tym wszystkim stała jest przyjaźń, jaką oferuje Jezus. Mimo całej zmienności zachowań Piotra, ta bliskość Boga nie ustaje, mimo że człowiek gubi się. Można powiedzieć, że nawet im więcej jest w nas takiego nieładu, tym ta przyjaźń zaczyna być jeszcze mocniejsza. Pytanie brzmi, czy my to dostrzegamy? A może myślimy, że na ową przyjaźń to musimy czymś zasłużyć? Tylko warto też sobie odpowiedzieć, co ja mogę Bogu zaoferować? Przecież Piotr, kiedy już poddał się w swoistym wojowaniu z Jezusem, zgodził się na śmierć męczeńską, to nawet w tym momencie chciał mieć swoje zdanie. Mogę być ukrzyżowany, ale inaczej niż Jezus, bo nie jestem godzien umierać tak samo. Może nam się wydawać, że Bóg to nie będzie miał z nas pożytku, nie będzie miał z nas pociechy. I tak prawdę mówiąc, to nic nie jesteśmy mu w stanie z siebie ofiarować. I on tym się nie przejmuje. Dalej nas wspiera i nam towarzyszy. Umacnia nas swoją obecnością, bo nawet gdy my w siebie zaczynamy wątpić, to On w nas wierzy. Gdy upadamy, rezygnujemy z dalszej drogi, On w nas dalej wierzy. Jezus wzywa nas, żebyśmy podjęli się Jego misji bez robienia bilansu. Tak zwyczajnie, żebyśmy poszli za Nim. I domyślamy się, a nawet jesteśmy pewni tego, że droga nie będzie łatwa, to gdzieś tam świta nam, że w tym trudzie i znoju możemy to wszystko zrobić. Bo jest w nas takie maluteńkie ziarenko wiary, że moc nie jest naszą zasługą, ale pochodzi od samego Boga.